Annuncio vobis gaudium magnum <potassium> Habemus papam Duch Święty w ofierze Jezusa Chrystusa Katecheza świętego Jana Pawła II, wygłoszona 1 sierpnia 1990 roku. W encyklice Dominum et Vivifikantem pisałem Jezus Chrystus, Syn Boży, jako człowiek, w żarliwej modlitwie swojej męki pozwolił Duchowi Świętemu, który już przeniknął do samej głębi jego własne człowieczeństwo, przekształcić je w doskonałą ofiarę poprzez akt swej śmierci jako żertwę miłości na krzyżu. Te ofiarę złożył sam. Sam był jej jedynym kapłanem. Złożył Bogu samego siebie jako nieskalaną ofiarę. Ofiara krzyżowa jest kulminacyjnym momentem tego życia, w którym na podstawie tekstów Ewangelii odczytaliśmy prawdę o Duchu Świętym obecnym od chwili wcielenia. Mówiliśmy o tym podczas poprzednich kateches, skupiając uwagę na tych momentach w życiu i misji Chrystusa, w których szczególnie wyraźnie objawia się Duch Święty. Tematem dzisiejszej Katechezy będzie moment ofiary na krzyżu. Zwróćmy uwagę na ostatnie słowa Jezusa konającego na Kalwarii. U Łukasza brzmiał one następująco. Ojcze w twoje ręce powierzam ducha mojego. Pochodzą one z wyjątkiem słowa ojcze z psalmu 31, ale w kontekście Ewangelii nabierają zgoła innego znaczenia. Psalmista prosił Boga o ocalenie od śmierci. Jezus natomiast. Wypowiadając na krzyżu te same słowa, przyjmuje śmierć i oddaje Ojcu swojego ducha, to znaczy swoje życie. Psalmista zwraca się do Boga jako do wyzwoliciela. Jezus składa, to jest, powierza swojego ducha Ojcu w perspektywie zmartwychwstania. Powierza Ojcu pełnię swego człowieczeństwa, w którym zawarte jest jednak boskie ja, Syna zjednoczonego z Ojcem w Duchu Świętym. Mimo to obecność ducha świętego nie jest ukazana w tekście świętego Łukasza tak wyraźnie, jak w liście do hebrajczyków. Zanim przejdziemy do tego tekstu, rozważmy nieco inne sformułowanie słów kolającego Jezusa, które znajdujemy w Ewangelii Świętego Jana. A gdy Jezus skosztował octu rzekł Wykonało się i skłoniwszy głowę, oddał ducha. Ewangelista nie mówi o złożeniu czy powierzeniu ducha Ojcu. Cała treść Ewangelii Janowej, a zwłaszcza jej część opisująca śmierć Jezusa na krzyżu, wydaje się wskazywać raczej na to, że owa śmierć wyznacza początek zesłania Ducha Świętego jako daru ofiarowanego w chwili odejścia Chrystusa. Ale i to nie jest powiedziane wprost. Tym niemniej nie możemy zapominać o zaskakującym związku, jaki wydaje się istnieć między tekstem Janowym a interpretacją śmierci Chrystusa sformułowaną w liście do Hebrajczyków. Jego autor, nawiązując do krwawych ofiar składanych przez lud Starego Przemierza dla oczyszczenia z przewinień przeciw prawu, przerównuje je do ofiary Krzyża i dodaje: O ile bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego złożył Bogu samego siebie, jako nieskalaną ofiarę, oczyści wasze sumienia z martwych uczynków, abyście służyć mogli Bogu żywemu. Jak pisałem w encyklice Dominum Vivifikantem, w swoim człowieczeństwie Chrystus był godny stać się taką ofiarą, ponieważ sam jeden był nieskalany. Równocześnie zaś złożył ją przez Ducha Wiecznego, co znaczy, że Duch Święty w szczególny sposób działał w tym absolutnym samooddaniu Syna Człowieczego, aby przemienić cierpienie w odkupieńczą miłość. Tajemnica zespolenia Mesjasza z Duchem Świętym w Dziele Mesjańskim, wyrażona w Łukaszowym opisie Zwiastowania, wyłania się teraz z listu do Hebrajczyków. Jest w nim wyrażona cała głębia tego dzieła, które dosięga ludzkich sumień, aby je oczyścić i odnowić za sprawą łaski Bożej, wykraczając daleko poza powierzchowność rytualnych obrzędów. W Starym Testamencie kilkakrotnie jest mowa o ogniu z Nieba. Który spalał ofiary składane przez ludzi. W księdze kapłańskiej czytamy: Ogień na ołtarzu będzie stale płonąć, nigdy nie będzie wygasać. Na nim kapłan każdego poranka zapali drwa, na nim ułoży ofiarę całopalną. Dziś wiemy, że ofiara całopalna była symbolem ofiary Krzyża, ofiary doskonałej. Przez analogię można powiedzieć, że Duch Święty jest ogniem z nieba, działającym w głębi tajemnicy Krzyża. Oto pochodząc od Ojca, skierowuje On ofiarę własną Syna do Ojca, wprowadzając ją w boski wymiar trynitarnej komunii. Z tej też przyczyny możemy dodać, że w blasku tajemnicy trynitarnej widzimy spełnienie przepowiedni Jana Chrzciciela nad Jordanem. On Was chrzcić będzie Duchem Świętym i Ogniem. Jeśli już w Starym Testamencie, do którego nawiązuje Jan Chrzciciel, ogień symbolizował władczą interwencję Boga, które oczyszczał sumienia za sprawą swojego ducha? Teraz rzeczywistość przerasta symbole w ofierze krzyża, będącej doskonałym chrztem, którym Chrystus miał być ochrzczony, do którego dążył w swoim ziemskim życiu i misji ze wszystkich sił, w myśl swoich własnych słów. Przyszedłem rzucić ogień na ziemię, jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął. Chrzest mam przyjąć. I jakiej doznaje udręki, aż się to stanie. Duch święty jest zbawczym ogniem, który doprowadzi do spełnienia tej ofiary. W dalszym ciągu listu do Hebrajczyków czytamy, że Chrystus, chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Przychodząc na świat, powiedział do ojca: Oto idę, abym spełniał wolę Twoją. Właśnie to posłuszeństwo realizuje się ostatecznie w ofierze krzyża. Jeśli grzech zrodził cierpienie, to teraz ból Boga, owo cierpienie, zyskuje poprzez Ducha Świętego swój ostateczny ludzki wyraz w Chrystusie ukrzyżowanym. I równocześnie z głębi tego cierpienia Duch wyprowadza nową miarę obdarowania człowieka i stworzenia od początku. W głębi tajemnicy Krzyża działa miłość, która przywodzi człowieka na nowo. Do uczestnictwa w życiu, jakie jest w Bogu samym. Dlatego w relacji z Bogiem ludzkość ma arcykapłana, który umie współczuć naszym słabościom i doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu. W tej nowej tajemnicy kapłańskiego pośredniczenia Chrystusa u Ojca decydujące jest działanie Ducha Wiecznego, który jest ogniem nieskończonej miłości. Duch Święty jako miłość i dar. Wstępuje niejako w samo serce ofiary, która jest składana na krzyżu. Nawiązując do tradycji biblijnej, można powiedzieć: Spala tę ofiarę ogniem miłości, która jednoczy Syna z Ojcem w Trynitarnej Komunii. Ponieważ równocześnie ta krzyżowa ofiara jest w pełnym tego słowa znaczeniu własnym czynem Chrystusa, dlatego też w tej ofierze otrzymuje On Ducha Świętego. Otrzymuje Go w taki sposób, że może On i tylko On razem z Bogiem Ojcem. Dać go apostołom, Kościołowi, ludzkości. Słusznie zatem dostrzegamy w ofierze Krzyża wydarzenie zamykające objawienie się Ducha Świętego w życiu Chrystusa. Jest to moment kluczowy, w którym zakorzenia się, wydarzenie Pięćdziesiątnicy i jego promieniowanie na cały świat. Ten sam Duch Wieczny, działający w tajemnicy Krzyża, ukaże się wówczas w wieczerniku pod postacią języków ognia nad głowami apostołów na znak, że będzie przenikał stopniowo do ludzkich dziejów, poprzez apostolską służbę Kościołowi. Także my jesteśmy wezwani, by poddać się działaniu tej tajemniczej zbawczej mocy, która wychodzi od krzyża i wieczernika, ażeby w niej i przez nią zbliżyć się do komunii Trójcy Świętej.